Dzień 19. Chrzest duchem potrzebny doświadczenia. Z Nowego Testamentu jasno wynika, że doświadczenia konieczny jest chrzest Duchem Świętym. Widzimy to na przykładzie Jezusa. Ewangelista Łukasz stwierdza, że do tego momentu Jezus był napełniony Duchem Świętym i służył w mocy Ducha. Duch Pański nade mną przeto napaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym głosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Łukasz 4:18-19. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Dzieje apostolskie 10:38. Jezus był świadomy zarówno ważności, jak i konieczności pełnienia służby pod wpływem Ducha. Dlatego powiedział apostołom, aby oczekiwali obietnicy chrztu Duchem Świętym, zanim pójdą głosić Ewangelię. Dzieje apostolskie 1:4-5. Dał również, że otrzymają moc doświadczenia, gdy przyjmą chrzest Duchem Świętym. Werset 8. Apostołowie zrobili to, co im Jezus polecił. Zjednoczeni w modlitwie czekali na wypełnienie się obietnicy, że dostąpią chrztu Duchem Świętym. Werset 14. W odpowiedzi na 10 dni modlitw Duch Święty stąpił w dniu Pięćdziesiątnicy i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. Dzieje apostolskie 2:1-4. To, co się wydarzyło później, objawia nam jeden z głównych celów chrztu Duchem Świętym. Bóg użył napełnionych Duchem wierzących, aby głosili wielkie dzieła Boże. Werset 7-11. Bóg przekroczył nawet bariery językowe, aby podzielić się dobrą nowiną o zmartwychwstałym Zbawicielu z Żydami, którzy owego dnia byli tam obecni. Nakazanie Piotra, wygłoszone pod natchnieniem Ducha, zareagowało 3000 osób. Werset 41. A wczesny Kościół wciąż się rozrastał. Werset 47. Pierwsi chrześcijanie dostrzegali naglącą potrzebę przyjęcia chrztu Duchem Świętym, aby prowadzić pobożne życie i skutecznie głosić Ewangelię. Świadczy o tym fakt, że kiedy wielu Samarytan przyjęło Jezusa jako swojego Zbawiciela i zostało zanurzonych w wodzie dzięki posłudze Filipa, to posłano po Piotra i Jana, aby przybyli, włożyli na nich ręce i modlili się o chrzest z Duchem Świętym. Dzieje apostolskie 8:12-17. Potwierdzenie ważności chrztu Duchem Świętym widzimy też w Bożym powołaniu Saula. Na drodze do Damaszku Chrystus objawił się Saulowi w widzeniu. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światło z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: Kto jesteś, Panie? A on: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstań, idź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z nimi byli w drodze, stanęli oniemiali, głos powiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. Dzieje apostolskie 9:3-7. Następnie Chrystus skierował Saula do Damaszku, aby czekał na dalsze polecenia, po czym posłał Ananiasza do Saula, aby włożył na niego ręce i modlił się o odzyskanie wzroku i napełnienie Duchem Świętym. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: Bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego, jak był głuski, i przejrzał, wstał i został ochrzczony. Werset 17-18. W wyniku napełnienia Duchem Saul coraz bardziej umacniał się. Werset 22. I nie chodzi tutaj o siłę fizyczną. Kontekst wskazuje, że Saul nabierał siły duchowej i mocy do głoszenia Ewangelii. Ta duchowa siła i moc doświadczenia były wynikiem chrztu Duchem Świętym, który Saul otrzymał na skutek modlitwy Ananiasza.
do osobistych rozmyśleń i do dyskusji. Pierwsze, kiedy służba Jezusa dla Jego Ojca była pełna mocy i w jaki sposób Biblia opisuje Jego służbę po napełnieniu Duchem Świętym. Drugie, co Jezus polecił apostołom przed rozpoczęciem służby. Trzecie, jakie skutki przyniosło przyjęcie chrztu Duchem Świętym przez wczesny Kościół. Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitywnego i porozmawiaj z nim o powyższym studium. Módlcie się pierwsze o to, aby Bóg dał dalej napełniał was swoim świętym duchem. Drugie o to, aby Bóg świadczył przez was w mocy ducha tak, jak było to w przypadku wczesnego Kościoła. Trzy o osoby na waszej liście modlitewnej. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny. Dusza moja przylgnęła do prochu, ożyw mnie według słowa Twego. Psalm 119:25. W sferze duchowej bardzo dużo brakuje nam do naszego wzorca. Odbuduj naszą duchowość tak, jak obiecałeś. Daj nam siłę, abyśmy byli Twoimi świadkami. Dziękuję.